Cześć. Znowu teraz już nie będzie spania na treningu, bo nie będzie treningu. Teraz będzie coś innego. Idziemy, koniec. Skończył się wczoraj, ostatnio, kiedyś tam w niedzielę, może, nie wiem, nieważne. Koniec ZSRR. ZSRR mówimy dobranoc. Zaczynamy teraz bitwę o El Alamein, czyli brytyjskie hełmy w kształcie miski i piachy pełne butów, a właściwie buty pełne piachu. No to zacznijmy od uderzenia dywersyjnego. Poziom oczywiście normalny i teraz będzie nudny film, podczas którego będę cicho, bo film naprawdę jest ciekawy. 1941. The Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. No to co się dowiadujemy, że tam Erwin Rommel, zwany powszechnie Listem Pustyni, kopie wszystkim tyłki w północnej Afryce, już jest prawie że w Egipcie, bo jest w Egipcie i przybywa piękny pan w moherowym bereciku, nazywa się Montgomery ze swoją siódmą pancerną. No ale nieważne, my teraz zajmiemy się tym, co jest tu i teraz. Jest ciemno jak w... gdzieś tam... Jest ciemno i się jakieś dziwactwa wyprawiają. Dobrze, szybko, trzeba wykończyć Niemców. To jest nasze zadanie, wyczyścić okopy najpierw. Dobrze. Dobra. Chwila, gdzie jest? Przód, gdzie jest góra? Dobra. I ruszamy. Kapralu. A chwila, bo ile mi się wydaje... A nie, to jeszcze nie ma kapitana Price'a. Kapitana Price'a jeszcze nie ma, szybki reload. Muszę mu zaprzeć, tak. O, sorry! Sorry, szeregowy! Jest działko, nie ma działka, nie chce mi się działko używać. Chyba dostał. Dzień dobry. Aj, ale teraz AI dostało laga normalnie. Właśnie niesamowite. O Boże, i to co uwielbiam, czyszczenie okopów. Jeszcze takich schronów, czy co to jest. Dobra. Jezus Maria, to się naprawdę można przy tym spocić. Nienawidzę takich... takich zamkniętych pomieszczeń. Czyścić, bo to jest bardzo niebezpieczne. A Tomek ma mały magazynek. I Tomek lubi tak... Tomkowi się lubi kończyć amunicję w tych głupich momentach. Dobra. Dobra. Coś do nas... Coś nas szutuje, nie, bez ustanku. Dobra, nieważne. Ruszamy, bo tutaj akcja zatrzymała się w miejscu, a ja tutaj jakie prywatne wywody, rozwody prowadzę na temat tego, co się dzieje. I czemu tutaj tak dużo granatów? Gratuluję panu, czterotaktowca. Szybki reloading. No, reloaduj. Jezus Maria. No Andrzej sam, żeby w dół grant zrzucać. Ale ja i tak wychodzę na górę.
Dobrze, rozsiany mag. Możemy iść dalej. Price? Ktoś mówi o kapitanie Price'ie? Ach, nie można przeskoczyć. Gdyż filmowość Call of Duty nam na to nie pozwoli. Właś w dół i idziemy dalej. Dobra, dobra, do przodu. Tu już byłem. Teraz jeszcze zrobię tam. Szefie, granaty! Czysto? Sierżancie melduje, że czysto, szefie, możemy ruszać. Czy to ptak? Co samolot? Czy to? Nie! To One Man Army Kapitan Price! Tak, ten niezapomniany, piękny Brytyjczyk, czy nie wiem jak mu tam, naprawdę jest ikoną tej serii. Nie wiem czemu jeszcze nigdy nie znalazł się na okładce żadnej z gier tej serii, ale mam nadzieję, że twórcy kiedyś nadrobią i stworzą normalnie Call of Duty Kapitan Price. I to będzie, Dobra. W Armii Czerwonej trzeba coś tam. Dobra, co mnie Józek Stalin interesuje? Ile gwiazdek! Widzę dym. Kurde, co za dużo dymu. Wiele złotych gwiazdek. Dobra, nieważne, wiem, ale dym. Dobra, teraz spokojnie. Podpalone beczki. Dobra. Dobra, czyli tutaj już się ładuje. Podłożyłem bombączki. Możesz w mordę! Czemu tutaj są te cholernie niedzielne ściany? Szybko podpalić beczki. Ładować się do bunkra, podłożyć bombkę, wyjść z bunkra. Rozwalić Niemca. Biec dalej, rozwalić kolejnego Niemca. Uciekać przed tym Niemcem, który zaś mnie zabił, bo normalnie... Zamknijcie te bunkry, a co mnie, jakie bunkry mam zająć? I zaś podkładamy bombkę i znowu wybiegamy. I Niemiec dostaje, Niemiec się chowa za skrzynką. Poprawiam je Niemcowi, Niemiec dostał, szybkie przeładowanie. Niemiec dalej żyje, znowu ładujemy w niego. Teraz szybko kosimy tego Niemca. Wbiegamy do kolejnego bunkra, zakładamy bombę, wybiegamy obok ciężarówki, tak. Szybko za skrzynkę. Kładziemy się na ziemię, wybucha, przeładowane, ruszamy do przodu. Niemiec tam chowający się tak dość nieudolnie za skrzynką, okej. Okay. Rozwalone tu, tam, okej. Okay. I to jest, dobra, poczyszczone. Beczki z paliwem poszły się do swojego innego świata, takiego beczkowego. Takie fantazje beczkowe teraz są. O, i co teraz będzie? Otwarcie do jakiegoś bunkra. Otwierać bunkier, mówię. Kapitanie Price. No czyż nie jest urzekający ten czerwony beret, infield tak godnie trzymany. No, bum. Nie krzycz. Ale to bom rzuca jak szatan. Widzisz, ten pan się już po jednej tabletce położył. No co, dwóch? Dwóch na jednego to banda łysego, a ten dalej jeszcze żyje. Debile z was są, ale naprawdę. Dobra. Zgadnę, nic tutaj nie będzie. Oprócz tego Niemca, który lubi się chować, i tego Niemca. Już pamiętam to, że miał 100 razy okazję mnie zabić, tam wyglądając. Idź spać, tak dokładnie, idź spać. Spać! Kapralu. O nie, jednak szybko poszło. No to czyli się nie pomyliłem z bunkrami i chyba dane wywiadu zdobyte. No i to jest pierwsza misja z piachem.
Ale nie, no nie, bo kolega by był niezadowolony, jakby ten, nie, no to tutaj dostałeś, jesteś premium, premium konto masz, dostałeś piasku dużo, znaczy się kulek dużo dostałeś i trzeba wybiec z tego niezwykle skomplikowanego tunelu. I kapitanie Price, niech kapitan nas czeka. Kapitanie. Kapitanie. Nie no, a dobra, ciągniemy dalej, no to w takim układzie, chociaż nie no, no bo to lepiej, że materiał był dłuższy niż krótszy. No to szybko ładować się do tego Brenna. Tak, tak, to jest transporter Bren. Tak, kontynuujemy misję. Dziękujemy Franklinie Delano Roosevelt za cenne uwagi, ale teraz idziemy bronić miasta przed atakiem złych faszystów, nazistów. Co mam, mogę powiedzieć? Co, z pierwszego tygodnia World at War, więc na to się tylko szkujcie. No, chyba, że będę miał wyjątkowo dobry humor i jeszcze coś tam puszczę przy okazji. Ale World at War jest forever, no. Jedź. Tutaj jeden. No, Brenny. Mało znany wam powiem. Kapitanie Price, gdzie kapitan strzela? Aha, w czołg! Dobrze, kapitanie Price. No cię wypadłoby wysiąść, nie? Okej. Okay. Sup, dostajemy ciężkie lanie po dupie. Za przeproszeniem. Co trzeba zrobić? Tab. Broń południowej części miasta. Yes, sir! Dużo granatów, więc powinny się rozerwać na jakiś czas. No, mówiłem, że się rozerwą na jakiś czas. Dalej nacierają. Kolejna flanka jest pod obstrzałem, ostrzem. Ruszać, Franki. Panie kapitanie, za mną! Niemcy są z drugiej strony, pani Patini. Polski być trudno, a ja teraz mielić jak głupek. Maybe ja jestem głupek. O, wiem. Działo będzie dobre do walki z piechotą. Na F. Szybko działo, obracamy działo. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł z mojej strony, ale wysiądę, ale jedno lepiej z tego działa. No i co tylko tylu was jest? No to łapcie granaty, nie? W takim układzie, pierdyliard granatów, to się rozrobiecie na jakiś czas. Szybko, granat. Potrzebuję jakiegoś trupa z granatami. Granaty mi się skończyły! Dobra, mam granaty. Mogę kontynuować wojnę. Okej, okay, teraz jaka część miasta tam znowu? Ech, czuję się tak trochę biegany jak piłka kopany, ale biegniemy dalej. Tutaj. Aha, tutaj. No to teraz użyjemy działa. Boże, granat pod nogami sobie rzucić, to jest to, co lubię. Ktoś by powiedział, me gusta. Ja. Dobrze, że brak głowy na dwuodłamkowy, bo sobie znowu ładuj. Dobrze, widzicie, jak pięknie strzelam z działa. Ładuj pociski. O, i kolejny. Tam biegnę. O, i tam biegnę. Szybko ładuj działo, gusty godłamkowym. Dobrze, teraz tam strzelam. I chyba wystarczy. I teraz biegniemy do następnej gwiazdki. Bo to jest takie miasto czterech stron świata i z czterech stron świata trzeba bronić miasto, bo to jest miasto czterech stron świata. O, wiem, co tutaj się będzie działo. To będzie coś niesamowitego. Żniwa, tak bym nazwał to. Takie siano się sypie, znaczy
zboże, tak, zboże, niemieckie zboże to jest takie. Spoko, spoko. Mam na to zabezpieczenia wszelakiej maści. No i teraz będziemy tak sypać amunicją na prawo i lewo, a co tam jakby ktoś powiedział, stać nas, kasa się zgadza. Nie, hajs się zgadza, no tak by to trochę nie było. Cześć, Niemcy nie nadchodzą. Czyżbym za dużo rozdawał amunicji na prawo, lewo? Ha, niemiecki przemysł zbrojeniowy nawet nie odczuje tej utraty amunicji do MG42. Zresztą jak widzicie, ten MG jest magicznym MG, gdy już tutaj z boku, teraz dotykam monitora, wy tego nie widzicie, ale tutaj z boku tak jest karabin z centralnej części, to tak delikatnie po lewej powinna być taśma amunicyjna i tego nie ma, bo to jest cudowny karabin na powietrze. Dobra. Chyba odepraliśmy sami. Sorry, stary! Wstawaj! Co? A, dobra, idziemy. Czemu tu się nie da biegać, no? No czemu się nie da biegać? Za dużo nowych gier i potem chcę biegać, a nie umiem biegać. Wbiegamy. Dobra, ja chcę czołgi. Only tanks. O, jest, jest, only tanks. Dobra. Czek! 7, 3, 2, 1 i... Wszystko wybuchło, ała. Moje palce, coś się tam pocięło na czymś. Kolejny czołg. Jest i 4, 4, 4. O nie! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Dobra, teraz. Czołg, czołg, 5, 5, 6, 5, 3, 2 i będzie dach, dach, dach. I wszystko wybucha! Gdzie jest ten? Szwabskie czołgi są. Gdzie są? Tylko sobie wyłączę latarkę, żebym widział, gdzie idę. Jerry Tanks? No właśnie, Jerry Tanks! Tutaj nie mówią. Widzę tych. Okej, dwa czołgi, traf dwa. Te dwa czołgi traf, tak. Nie uciekaj mi, kretynie! Oba mi uciekły. A może jednak trafią w tego? Dobra, znowu go tam oświeciło, raca z dupy, jakbym powiedział, ale nie powiedziałem tego wcale. Strzał w czołg. Szybko, ja go zajmę wtedy Thompsonem. Dobra, jeszcze gdzieś czołgi jakieś będą? Ponoć tam chyba mi się wydaje tak skrypty. Czy wszystko? A nie, jeszcze tam. Czołgi. Only tanks. To jest taka forma taka jak ma już... Jako jak jest only knives albo jakieś inne only, to jest only tanks. Może podjedzie do tego czasu tam, gdzie wycelowałem. Nie, no podjedź bliżej, no nie bądź świnia. No to trudno. No tutaj. Szybciej, no. Tak. I znowu wolne, to wszystko strzelamy. To wszystko, wszystko zniszczymy. Bum, 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 bum. I działa są nasze, ale niech czołg podjedzie. Dobra. Chyba mi ucieknie. Co wy robicie? Czemu tak tutaj gdzieś się są? No, nic nie widzę. Gdzie są czołgi? No, tutaj. Ale zaś ten jeden ucieka i oba... No super! Muszą.
Nie, bo widzą, siedzą te zakute łby tam w środku i widzą, że będzie ich zaraz artyleria bombardować. Oni czują, jak te pociski nadlatują ze wszystkich stron i zaraz będzie, no i teraz chyba trafi, bo tak ma być, no. I ten trafi, i tutaj trafi, i coś mnie od dupy strony jedzie tutaj. Kapitanie Price, jak wchodzi Niemiec, to strzelać. O, właśnie, tak jak tego. Zaś. Dobra, ale czołgi rozwalone. Dobra, Niemcy, uciekać. No, a chciałem zrobić jak w hollywoodzkim filmie, że tak wyskakuje i wszystko wybucha. I takie pfff. O, i miska, znaczy brytyjski hełm, ale miska. I co, no. I świetnie, nie? I no, są nasi piękni. I ilu was tu jest? 1, 2, 3, cała ludzka stonoga? Nie wnikam. Tak, całe 3 czołgi pokonały całą szwabską armię. I to jest to, i to jest koniec. I było fajnie, naprawdę mi się podobało. I mam nadzieję, że będzie dalej. I tak będzie, tak ma być. Jest, artyleria się zgadza, czołgi się zgadzają, ale jadą. No, i buty w piachu, i gęba w piachu, wszystko w piachu, to byłem ja, papier, i chyba nawet dziś nie słyszałem. No, to cześć.